Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. No i tak, ostatnio wyczekamy właśnie tutaj, w Sotto Pols, to i w poprzednim odcinku uratowaliśmy świat przed wielką powodzią. Tak jest, no i tak, w dzisiejszym odcinku pokażę wam pewien przedmiot, który dostaliśmy od Stevena, mianowicie, tak jak on wspomniał, dostaliśmy przedmiot, jakim jest właśnie Ion Flat. Ion Flat to przedmiot, który umożliwia nam przywołanie Latias, tak abyśmy mogli na niej po prostu latać, więc użyjmy go i zobaczymy, jak to działa. Tak więc Latias przylatuje z nie wiadomo skąd. Możemy użyć oczywiście jej mega ewolucji, żeby latać nieco szybciej. No i lecimy! Dokładnie, może właśnie latać na Latias, właśnie na nogu, na przyciskach kierunkowych nie robimy nic, na A możemy lądować w określonym miejscu, na B robić takie typu właśnie obroty, na X i na Y zmieniać kierunek lotu i robić różnego rodzaju akrobacje na L i R. Także tak to działa. No i właśnie, latając, możemy też natknąć się na różnego rodzaju latające dzikie poksy. No i również dotrzeć do paru nowych miejsc, których wcześniej nie mogliśmy odwiedzić. Dokładnie, niektóre z nich są oznaczone pewną kropką. Nie wiem, czy na razie mam do takich miejsc dostęp. No i teraz właśnie u nas w regionie zaczynają się pojawiać też i Pokémony, których wcześniej nie było, których wcześniej nie mogliśmy pokonać. No i właśnie tu w powietrzu możemy toczyć powietrzne walki z na przykład Tailowem, który gdzieś tam sobie leciał i myśmy go zaatakowali. Dobra, także Tailow to nie będzie dla nas przeciwnik, myślę, także Psycho Cat i Tailowa sobie załatwimy, ale również to może znaleźć parę Pokémonów, których wcześniej znaleźć nie mogliśmy. Także w powietrzu też nowe poksy mogą występować. Na przykład możemy sobie polecieć w tę stronę. Tak, tam kolejne ptaszynki się czają. No to lecimy im na spotkanie. Co to będzie? O, to jest i Murkrow. Murkrow jest w sumie kolejnym Pokémonem i właśnie, od kiedy złapiemy Kyogre'a, to też możemy spotykać Pokémony spoza Hoenn-dexu. Czyli jak teraz złapiemy sobie Murkrow'a właśnie, to nie dostaniemy do nim żadnych informacji do dexu. Przynajmniej do aktualnego dexu. Dobra, więc spróbujmy sobie złapać Murkrow'a, w końcu to jest nowy Pokémon. Także Ultra Ball i łapmy. Tak więc i raz, i dwa, i trzy, i siedzi. Mamy więc Murkrow'a. Także kolejny nowy Pokémon jest nasz i oczywiście jest on spoza dexu, dlatego też i dane no nie do końca się zarejestrują. Oczywiście zamiast danych mamy same znaki zapytania. Dokładnie, ten Pokémon nie został zidentyfikowany w Hoenn. A przecież ja go w Hoenn złapałem. No właśnie, od teraz pojawiają się właśnie poksy spoza regionu Hoenn, których wcześniej no nie mogliśmy tu uraczyć. I dodatkowo właśnie tu na przykład pojawia się taki nowy punkt, jaki jest na przykład Nameless Cavern, jak i również parę innych lokacji się pojawi, które no, w których po prostu będziemy mogli złapać parę nowych Pokémonów spoza właśnie regionu Hoenn. Jak na przykład tutaj ta wysepka, jaką jest Mirage Forest. Właśnie, dodatkowe wysepki pojawiają się z kolei, gdy łączymy się z ludźmi, którzy grają przez internet. Dobra, no i tak, co my tu jeszcze fajnego możemy znaleźć? Oczywiście możemy też nadziać się na parę innych nowych latających Pokémonów, Murkrow nie jest jedynym. Ale możemy się też nadziać na parę znanych nam doskonałych Pokémonów, jak na przykład Pelipper. Dobra, z Pelipperem nadać się chyba nie będę bawił, bo w sumie Leaf Blade'a jeden go chyba nie wykończę. Oczywiście problem z Pokédexem możemy wręcz momentalnie rozwiązać. Wystarczy, że udamy się do Little Roo, do naszego rodzinnego miasteczka. I tak, możemy teraz sobie na Atu wylądować elegancko. Możemy wylądować na każdej ścieżce, wszędzie tam, gdzie do tej pory byliśmy, jak i również tam, gdzie nie byliśmy. Za pewnym wyjątkiem, dokładnie, do Evergrande nie możemy polecieć, tam nie możemy wylądować. Także jesteśmy z powrotem w Little Root Town i tam już na scence zauważyłem, że tutaj mamy mega kamień, jakim jest właśnie Mewtwonite X, który jest mega kamieniem dla Pokémona imieniem Mewtwo. Także teraz musimy odwiedzić profesora Bircha, gdyż on zaradzi coś nam na nasz Pokédex. No i witaj z powrotem, Hawkins, musisz być zmęczony tymi wszystkimi podróżami. May ciągle... Aha, mail ciągle dostarczałem informacji na temat twoich wspaniałych przygód w regionie Hoenn. Po tym co słyszałem też powinien się z tobą czymś podzielić. Otóż
fakt pojawienia się tutaj super starożytnego Pokemona sprawił, że wiele Pokemonów, które wcześniej tutaj nie były odnotowane, po prostu pojawiły się zaczyna się wszędzie pojawiać w regionie Hoenn. Te Pokemony są właśnie obiektem moich badań od wielu, wielu lat. To są Pokemony, które prawdopodobno zamieszkiwały Hoenn tysiące lat temu. W końcu byliśmy w stanie spotkać te Pokemony, albo byliśmy w stanie spotkać Pokemony nigdy wcześniej tu nie widziane. Także Pokemonami, które ja poszukiwałem od lat. Także cieszę się, że w końcu jakby tego dożyłem. Jestem bardzo podekscytowany podekscytowany tym postanowiłem, że uaktualnię również i do tych Pokemonów Pokédex. Także pozwól, że rzucę okiem na twój. No i nasz Pokédex został uaktualniony do National Pokédexa. Dokładnie. Teraz będziesz mógł w Pokédexie National znaleźć National Pokédexa w menu Pokédexu. Teraz w Hoenn jest znacznie więcej Pokemonów, także będziesz... po tym zjawisku w Sudopolis. Także tak, to oznacza, że środowisko musiało się troszeczkę pozmieniać. Także ludzie, Pokemony, natura, równowaga pomiędzy tymi wszystkimi trzema musiała się nieźle, jakby nie wiem, odwrócić. Nie mogę się doczekać, jakby zwiedzania nowego świata. Eksploracje mogą naprawdę pomagać bo badania może pomagać w lepszym pojęciu koegzystencji z Pokemonami, czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że znajdziesz odpowiedź na wszystkie moje pytania i dalej będziesz kontynuował podróż z Pokédexem. Tak jest, no i teraz właśnie mamy nowy Pokédex, mamy nową opcję w zasadzie w Pokédexie. Kiedy tu wejdziemy, mamy również opcję, jaką jest National Pokédex. I w National Pokédexie mamy dane na temat wszystkich Pokemonów, których w Hoenn normalnie nie uraczymy. I teraz proszę właśnie sobie przesuwać Pokédex regionami. Wcześniej mieliśmy podgląd na wszystkie dostępne poksy, teraz mamy na poksy z określonego regionu. Tu na przykład na początek mamy region oczywiście Kanto, później Johto, później Hoenn, później Sinnoh, później właśnie Unowę, no i już w końcu Kalos. No i tu właśnie możemy poczytać dane o każdym Pokemonie, z którym danych wcześniej poczytać w sumie nie mogliśmy. Jak na przykład, co my tu mamy, coś nowego. W sumie zapaliśmy Morkroba, także gdzieś on tu powinien być. Ha, jest. Także Murkrow, właśnie, jest to Pokemon mroczny. Mroczny latający. Murkrow... Murkrow jest jakby uznawany za omen jakiegoś nieszczęścia. Ten Pokémon jednak interesuje się bardzo jakimiś błyskotkami. Kradnie często pierścionki kobietom. Wow, złodziej. Kradziej, dobra. Tu jeszcze możemy też podejrzeć informację na temat na przykład niektórych Pokémonów z regionu na przykład Sinnoh, których wcześniej poczytać nie mogliśmy, jak na przykład Arceus czy Darkrai, czy ogólnie innych Pokémonów. Także teraz też będziemy mogli łapać znacznie więcej nowych Pokémonów, których wcześniej po prostu tutaj nie było. Czyli teraz na przykład jak będziemy chodzili, o właśnie, pojawił się tutaj nowy Pokémon. Nowy Pokémon, którego wcześniej na tej ścieżce znaleźć nie mogliśmy. I tym Pokemonem jest tam czekający w tyle trawy. Mam nadzieję, że mi nic nie napadnie. No i jest. Oto jest kolejny nowy Pokemon, którego wcześniej nie mogliśmy znaleźć. Właśnie nawet na ścieżce całkiem pierwszej pojawiają się nowe Pokemony. I oto jest Lillipup. Lillipup jest Pokemonem takim szczeniaczkiem typu normalnego, który właśnie pochodzi z regionu Unowy, czyli w zasadzie nie powinien być tutaj, ale... No właśnie jest. Dobra, także Quick Ball i spróbujmy sobie Lillipupa złapać. Tak więc i raz, i dwa, i trzy, i siedzi. Także kolejny nowy Pokémon jest nasz. Także na nowo musimy zacząć od zapełniania Pokédexu, gdyż na praktycznie każdej ścieżce, praktycznie w każdej jaskini coś nowego się znajdzie. Także Lillipup. Ja się nie tak wspomniałem, jest to Pokémon szczeniaczek, mały samca, typu czysto normalnego. Mimo jego odwagi, ten Pokémon jest nie tylko odważny, ale również i mądry, by na tyle, by sprawdzić siłę przeciwnika i ewentualnie uniknąć walkę.
Cóż za krótki opis. No właśnie, bardziej tutaj skupione są opisy na Pokemonach z Hoenn, aniżeli na tych spoza Hoenn, ale oczywiście to nie są wszystkie Pokemony tutaj. No i właśnie nowe Pokemony możemy spotykać tylko na Dexnawie. Normalnie w trawie będziemy spotykali znane nam stare poksy. Nic nowego nie znajdziemy. Czyli oznacza to, że musimy po prostu przejść na jakąś ścieżkę i biegać aż do skutku, aż znajdziemy coś nowego. Na tej ścieżce, ja dobrze pamiętam, jeszcze znajdziemy jednego nowego Pokemona. Robaczo trawiastego. I Zigzagoon, nie interesuje mnie Zigzagoon. Znowu Zigzagoon. Akurat z Papem mieliśmy całkiem sporo szczęścia. Gdyż te właśnie Pokémony rzadkie pojawiają się nieco rzadziej, jak sama nazwa wskazuje, aniżeli te znane nam dobrze. O, Lil Pup, ale Lil Pupa już mamy, także poszukajmy może czegoś właśnie nowego, bo tutaj jeszcze jeden taki Pokémon będzie. Puccina. No, pokaż się. Znów Puccina. No tak, no dobra sprawa, właśnie bieganie ciągłe jest chyba jedyną metodą, abyśmy byli w stanie spotkać właśnie te nowe poksy. No i co, będzie coś? Nie będzie nic? W sumie Pokémon, którego szukam, nie jestem pewien, czy pojawia się też na innych ścieżkach. Zaraz, ten Puccina jest tam gdzieś. Pucien nas nie interere. Znaczy Zigzagoon. Się nabiegamy. Dobra, znowu Zigzagoon. Lil Pup. I jakiś dziki poks prosto z trawy. Oczywiście nic nowego. Wurmple. No raczej ucieknijmy sobie z tejże walki. Wurmple nas nie interesuje. Dokładnie, ale tu możemy teraz złapać naprawdę sporo nowych Pokemonów. W zasadzie chyba nawet drugie tyle, co było do złapania do tej pory. Pokemony są głównie z regionu Unowy, co ciekawe, bo one nie były dostępne w Pokemon XY, ale komponując właśnie wszystkie gry Pokemon, jakie wyszły właśnie z generacji 6 na 3DS-a, jak dotąd, no to właśnie możemy uzupełnić pełen National Dex. Oczywiście nie licząc pewnych legend, bo nie wszystkie jednak były do tych gier jak na razie dostępne. Dobra, kolejny Zigzagoon. Co mnie tam Zigzagoon obchodzi? Lil Pup, to też mnie nie interesuje. Wow, i kolejny dziki poks z trawy. No kurczę, jeden Pokémon tu jeszcze występuje. Czeka, ja nie mogę spotkać. Lil Pupów już tyle spotkałem, że naprawdę. A tego jednego, jedynego już nie. Dobra, to jeszcze raz. Dobra, nie chcę jeszcze zanudzać poszukiwaniami, a... O, jest, nowy Pokémon, gdzie on to jest? Aha, tam gdzieś jest. Chyba będę musiał użyć Ripela, bo ja nie chciałbym nadziać się na nic, a ten Pokémon jest dość rzadki. Jak z tego, cośmy widzieli. Dobra, także może być i Super Ripel. Dobra, i idziemy w trawkę. I ten nowy Pokémon kryje się gdzieś tutaj i oto jest i on. Teraz to jest ostatni nowy Pokémon, który tu występuje. Tego to już pewny nie jestem. W każdym razie możemy tutaj znaleźć kolejnego, nowego, fajnego Pokémona, jakim jest właśnie Zorua. Zorua jest Pokémonem czysto mrocznym z kolei. Jest to taki mały, można by powiedzieć, lisek. Dobra, w każdym razie złapy Zorua. Quick Ball i miejmy nadzieję, że się uda. Chociaż w zasadzie, żeby Quickballem się nie udało złapać poksa na drugim levelu, to musiał być naprawdę pech. Dobra, udało się złapać Zorua. Także kolejny nowy Pokémon jest nasz i to już chyba jest ostatni Pokémon, który występuje, albo i przedostatni, bo coś... Możliwe, że tu jeszcze coś znajdziemy. Zaraz się przekonamy. W każdym razie Zorua jest to taki... nie wiem... oszukujący lisek w każdym razie. Aby chronić się przed niebezpieczeństwem, ukrywa się... albo ukrywa swoją osobowość, zmieniając... się w innych ludzi lub Pokemonów. Wow, on ma takie umiejętności, wiem, że jego wyższa forma tak, ale że sam w sobie Zorua ma takie zdolności, tego to już nawet nie wiedziałem. No i teraz, kiedy wyłapiemy wszystkie Pokemony, ale to jednak nie były wszystkie Pokemony, wciąż tutaj występuje jeszcze parę poksów nowych.
gdyż normalnie mieliśmy wcześniej złotą koronkę na Deksnawie, gdy złapaliśmy wszystko. Teraz z kolei mamy, jak już złapiemy wszystko, koronę taką jakby, żeby ją określić jako platynową. Właśnie. Dobra, czy coś mnie tutaj fajnego jeszcze zaskoczy z nowych poksów? Dobra, Ripple się skończył. Więcej Super Ripple nie mam. Zigzagoon, to mnie nie interesuje. Tak, tu jeszcze występuje jeden Pokémon, którego fajnie byłoby złapać. Już skoro tu jestem. No i tak jak mówiłem, na każdej ścieżce występować będzie parę nowych Pokémonów. Właśnie tak głównie jest Unowy, ale też jest parę Pokémonów z Sinnoh. O, jakiś wyjątkowy Zigzagoon. Co w nim wyjątkowego? No nie wiem, jedna gwiazdka potencjału, Mudslap. A, może i z połyskiem, więc w sumie na dobrą sprawę, aż jak to jest tak wyjątkowy Zigzagoon, warto na niego rzucić okiem. No, połysku tutaj nie widać, więc to znaczy nie był jakiś super wyjątkowy Zigzagoon, dobra. Także, no wyjątkowo wysoki poziom ma, to trzeba mu przyznać. I tyle. Dobra, co mnie Zigzagoon obchodzi? Ja tutaj po nowy poks i jest nowy poks, nieznany nam wcześniej odgłos. Właśnie oznacza, że coś nowego się tu pojawiło i to jest już chyba ostatni Pokémon, który występuje tutaj. Tak, oto jest i on. Oto jest Pokémon robaczo liściasty, albo na odwrót, jest to właśnie Swallow. Swallow jest Pokémonem takim... robaczkiem w liściu, można tak by go określić. No i sobie Swalda złapmy. Tak jest, także Quick Ball i mamy kolejnego nowego Foxa. Bo mamy. Mamy. Także kolejny nowy Pokémon jest już nasz. Tak więc... zobaczmy, co oni powie nasz Pokédex. Nasz Nadex. Tak więc, Swallow jest to Swing Pokémon, czyli to, to taki robak jadzący liście w liściu. Kiedy Pokémon... jakby nie wiem, od kiedy ten Pokémon zaczął się jakby ubierać w liście, stał się popularną maskotką dla twórców mody. Ciekawe. Dobra, no i to już był ostatni Pokémon, który tak naprawdę występował na tej ścieżce i teraz, jak możecie zauważyć, koronka na naszym Deksnawie właśnie zmienia kolor na taki, no nie wiem, platynowy, czy jakby to określić. To oznacza, że wyłapaliśmy już dosłownie wszystko. Czyli już teraz mamy nawet wyższy poziom aniżeli złoty. Także cóż, rzućmy może okiem na to, cośmy złapali na tej ścieżce. Oczywiście to nie jest koniec nowych Pokémonów, na kolejnych ścieżkach, na zasadzie każdej kolejnej ścieżce będzie mogli spotkać coś nowego. Tak więc rzućmy okiem na nasze nowe poksy. W zasadzie możemy już zacząć od Murkrow'a. Tak więc Murkrow jest to właśnie Pokémon mroczno latający, z umiejętności Supra, który zwiększa zasadność krytyczne. No i tutaj jest to Pokémon bardzo szybki, niezły nawet w specetaku. No i z nowych ruchów w sumie co my tu mamy? W sumie mamy Full Play chyba, to jest nowy atak. Atak fizyczny, mroczny, tym silniejszy, im wyższy jest atak naszego przeciwnika. Co ciekawe, dajmy Minuku, niemożliwa wymiany. No i w sumie to chyba tyle, jeśli chodzi o nowe ruchy. Dalej mamy Lil Papa. Lipa, właśnie Pokémon szczeniaczek, normalny, dosyć, drugi level, trudno powiedzieć cokolwiek o statystykach, ale to jest Pokémon raczej dobry w ataku i niezły w speedzie. Dodatkowo mam umiejętność Vital Spirit, która uniemożliwia uśpienie tego Pokémona. Może mieć też Pick Up, no i Lear Tackle. Dobra, no i dalej mamy Zorue. Zorue ma umiejętność Illusion, to jest Pokémon roczny, jeszcze można to wspomnieć, dobry w ataku i w speedzie. I różne sprawia, że ten Pokémon na starcie walki zmienia się w jednego z Pokémonów naszej drużyny. Czyli to jest dobre, żeby oszukać przeciwnika w walkach po prostu z innymi graczami. Czyli na przykład mamy jakiegoś Pokémona, to się w niego zmienia i nie wie, że to jest akurat Zorua czy Zora, jakiego wyższa forma. No i mamy jeszcze jednego Pokémona, który trafił do boksu z kolei, no i czy wróć, czwartego. No i tu właśnie będę musiał coś ogarnąć z tymi boksami, bo tutaj naprawdę zaraz ten boks się szybko nam wypełni. No i jeszcze jest Swallow, jest to Pokémon właśnie robaczo trawiasty. Jeszcze tylko trzeba Mental Herb, czyli zioła, które uniemożliwiają zauroczenie na przykład. No i ma umiejętność Swallow, która zwiększa taki robaczy, gdy ma mało HP. No i to w sumie tyle. Jest to Pokémon dosyć dobry w defensie. No i w sumie atak też ma całkiem niezły później. Dobra, no to tyle, jeśli chodzi o nowe poksy na ścieżce 101. Teraz możemy się udać na ścieżkę na przykład 103 i tam też poszukać nowych Pokémonów, gdyż... owszem, takie tam się też pojawiły.
No i co nowego możemy złapać na ścieżce 103? Na ścieżce 103 oczywiście można złapać też i Lil Papa, ale można też złapać parę innych Pokemonów. Gdzie ten Wingull tu się pojawił? Wingule są dość denerwujące, gdyż tutaj je mamy. Właśnie. Także Wingull nas nie interesuje, chyba że będzie jakiś wyjątkowy, no to wtedy może się nim zainteresuje. Ale nas tu bardziej interesuje pewien nowy Pokémon, który no właśnie przywędrował tu zapewne z regionu Sinnoh. O, dokładnie, i on gdzieś tutaj jest. Dobra, ja spróbuję się do niego zakraść z tej strony, bo on się tu pojawił w trawie. I oto jest kolejny Pokémon. W sumie ten Pokémon ma dwie formy. Jedna forma występuje w Alpha Sapphire, jedna w Omega Ruby. I oto jest właśnie kolejny Pokémon, jest to Shellos. Jest to Pokémon wodno-ziemny, Pokémon Sinnoh. W Sinnoh ten Pokémon, w zależności od części regionów, na zachodzie i wschodzie miał różne formy. Tutaj właśnie mamy wschodnią formę Shellosa, która właśnie występuje w Alpha Sapphire. Z kolei właśnie w Omega Ruby jest forma zachodnia. Ogólnie bardziej mi się podoba ta niebieska właśnie, wschodnia forma Shellosa. Moja opinia krótka. Także złapaliśmy kolejnego nowego Poksa. Także Shellos jest już nasz. No i tak, dane o Shellosie zostały dodane do Pokédexu i jest to Pokémon Sea Slug, czyli taki morski ślimak. Jego kształt i kolory są zależne od miejsca jego występowania. Kurczę, no krótszego opisu dać już chyba nie mogli. Omega Ruby, myślę, że chyba był jakiś trochę szerszy opis. Dobra, i tu jeszcze chyba jest jeden Pox nowy występuje, także miejmy nadzieję, że nam się uda go znaleźć. Także pobiegajmy, pobiegamy, pochodzimy i coś może natrafimy. Także w koło znaku. No i coś nic. O, Lil Pop, ale Lil Pop to nas nie interesuje, bo Lil Popa już mamy. Coś innego. Znów Lil Pop. Nie, Lil Pop gdzieś indziej się pojawił, ale dobra, napadł aż coś innego, coś dzikiego, więc w sumie Lil Pop zniknie. Dobra, więc no cóż, poszukajmy jeszcze dalej jakichś nowych poksów. Dobra, co my tu jeszcze znajdziemy? Znów Lil Pop. Ja bym chciał, żeby on zniknął. Gdzie on jest? Aha, tam jest. Kurczę, aż szukam na dole, on na górze jest. Dobra, tak jak mówię, Lil Pop to nie jest interesujący już nas Pokémon, mamy go. Coś nowego, coś co nie będzie Lil Popem, Shellosem, Wingulem, Puccieną czy Zigzagunem. No, zainteresuje. W sumie jak na razie na każdej ścieżce pojawiły się, znaczy jak dotąd, po trzy nowe poksy. I myślę, że to taka tendencja chyba się utrzyma. Że po trzy nowe poksy w każdym miejscu. No i Pucciena. I dziki poks. Tylko wejść w trawę. Dobra, i Zigzagoon. Dobra, Zigzagoon nas nie interesuje, także ucieknijmy. Dobra, co nowego jeszcze tutaj znajdziemy? W sumie do końca nie pamiętam, co nowego występuje na jakiejś ścieżce, także to z tego rodzaju będzie też dla mnie ciekawostką. Co prawda grając w Omega Ruby wyłapałem już wszystko wszędzie, no ale to już było dawno, dawno temu. Dawno i nieprawda, więc nie pamiętam. Co jeszcze tu możemy znaleźć? Znów Lil Pop. Nie. To nie jest Pokémon, który nas nie interesuje. Także powiedzmy, że wyłapiemy jeszcze w dzisiejszym odcinku wszystkie poksy, które znajdziemy tutaj. No i chyba na tym zakończymy. Oczywiście nie będę was zadręczał w kolejnych odcinkach poszukiwaniem nowych poksów. Gdzie on jest? A tam jest. Kurczę, znowu tu na dole szukam. Schowaj się. Tak, w kolejnym odcinku może zajmiemy się już czymś innym. Tak, teraz był tutaj. Dobra, no i jeszcze jeden Pokémon, no proszę was. Wingo. Dobra, co tutaj jeszcze występuje? Znowu Wingull. Znów Lil Pop.
No w sumie musiałem się nieźle namazić na ścieżce 101, także niewykluczone, że nieźle namazić się będę musiał tutaj. Szkoda, że nie miałem żadnego jajka do wyklucia, to by nie marnował kroków. O, jakiś wyjątkowy Puciena. Kurczę, jeszcze mi zwiał. Ach. A mógł być z połyskiem. Właśnie na wyszukiwaniu na Dexnawie mamy większe szanse na właśnie takiego jakiegoś wyjątkowego, kurczę, znowu dziki poksa, aniżeli jakbyśmy normalnie łazili po trawie. Dobra, ale wiecie co, myślę, że w dzisiejszym odcinku to już chyba będzie na tyle. Nie chcę was za bardzo przynudzać poszukiwaniem nowych poksów, czyli kolejną nową opcję myślę, że wam pokazałem. No cóż, więc myślę, że w kolejnym odcinku ruszymy sobie... Właśnie, gdzie my to sobie ruszymy? A no dobra, sprawę, za pamięci, jeszcze mogłem polecieć do miasta Fortree. Dlaczego do miasta Fortree? Dlatego, że tam możemy jeszcze odebrać coś, co jeszcze nie odebraliśmy, czego jeszcze nie odebraliśmy. Bo jak właśnie, może pamiętacie tego Wingula, który nosił listy? Jeżeli spotkamy właśnie go w Moss Deep City, on wróci do Fortree City i Fortree City będziemy mogli coś za to dostać, jak on tam wróci. Czyli w sensie tu. Dobra, to lećmy zobaczyć, co my tu dostaniemy. To z tego co pamiętam, to był ostatni chyba domek. Tak, jest Wingul. I fajnie. O, dobrze, wróciłeś Wingul. Ha? Co jest? Coś trzymasz? O, to mental herb. Ach, musiał jakby gdzieś go opuścić czy coś. O, ale... Nie jestem trenerem, ale ty możesz go mieć i dostać właśnie Mental Herb, którego w zasadzie znajdzie się Syladla. No ale cóż, dzięki mojemu Eagle'owi jestem czasami w stanie korespondować z moim przyjaciółką, która mieszka daleko stąd. Okej. Okay. Czyli tak, zgadnęliśmy wyjątkowy przedmiot. No i w zasadzie też po zdobyciu naszego Dexa pojawiać się będą też pewne wyjątkowe Pokémony. Ale nim się nimi zajmiemy, najpierw odwiedźmy miasto Mawar, bo tam będzie się coś działo. I tam będziemy mogli zdobyć przedmiot, który mi się przyda. I to całkiem praktyczny ten przedmiot będzie. Ale oczywiście tym zajmiemy się już w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. Tymczasem to będzie wszystko, ja z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. To cześć!